co jest najważniejsze? Bo to jest taki rodzaj harmonii, który, kiedy jesteśmy młodzi, to nam łatwo nie przychodzi. Wiesz co, no masz rację. Myślę, że żeby człowiek docenił pewne rzeczy, musi trochę dostać po tyłku, jak to się mówi, od życia. I myślę, teraz mając już 30 lat, myślę trochę inaczej niż jak miałam 25. I myślę, że to doświadczenie ma bardzo wielkie znaczenie, ponieważ myśli się bardziej pragmatycznie i bardziej zdroworozsądkowo niż emocjonalnie. I to na przykład bardzo zmienia się w życiu człowieka w pewnym momencie. Wiesz co, z perspektywy ostatnich wydarzeń zauważam, że najważniejsze, co jest w moim życiu, tudzież tego nie ma, to jest czas. Ten czas później od ciebie zależy, pomiędzy kogo go obdarowujesz. Czy są to przyjaciele, czy jest to rodzina, czy jest to praca, czy jest to czas, na którym spędzamy na sesji na potrzeby później dzieciaków. No bez tego czasu nie jesteśmy w stanie zrobić nic i czasami żałujemy, że tego czasu jest tak niewiele. Natomiast z drugiej strony chyba też uczymy się tym czasem odpowiednio zarządzać. I dajemy sobie czasami oddech, a później doceniamy te chwile, które mamy tak dla siebie, czy do najbliższych.